Start. Cześć, witamy Was serdecznie na naszym kanale Poczuj Klasyka. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś, co zaraz zniknie, bo jest dość mocno tymczasowe. Mianowicie jedną z naszych dziupli. Żeby to zrobić, też zaprosiłem kolegę Kamila z Projekt 78. My już wcześniej się poznaliśmy, od wielu lat się znamy, a już mieliśmy też parę nagrywek. Tak, gdzieś tam na kanale Kamila jesteście w stanie zobaczyć jakieś nasze dwa auta. Dwa auta. Bitera i Lotusa. Słynna Omega Lotusa. Tak. Dzisiaj tak jak wspomniałem, chcę Wam pokazać, bo prosicie o to na naszym Facebooku, na naszym Instagramie. Często mnie pytacie. To cię kurwa pyta. Przecież masz trzech obserwujących. Tabene Dawid, tam jakieś linki podłącz. Tam gdzieś będą albo tam. Żeby to szło w siłę. Pytacie się, kiedy można zobaczyć auta. No właśnie z racji tego, że te miejsca, w których teraz trzymamy auta, nie są dostosowane do tego, żeby powiedzmy sobie każdy tutaj wchodził. Pracujemy nad tym, żeby zbudować takie miejsce, gdzie będziemy mogli tą naszą kolekcję pokazać. Nagrywać oczywiście. Nagrywać, tak. Natomiast dzisiaj idea jest taka, żeby pokazać Wam, co mamy, czego nie mamy tutaj, bo też w tej chwili koło 12 aut jest gdzieś po warsztatach różnych. Tuningują się i naprawiają się. Tak, robimy tuning lat 80., czyli Sławety. Szerokie body, tak. Plastiki i felgi. No i co? Zaczniemy obejście chyba, nie? Tak. Pokażemy nasze obejście. Ja będę zadawał za Was pytania, a Miłosz będzie odpowiadał. Przynajmniej będę się starał, bo słuchajcie, to też nie jest tak, że wszystkie rzeczy się pamięta i wszystko jest w głowie. Także jak jakiegoś fuck-upa zrobimy, to bądźcie dla nas wyrozumiali. Dajcie znać w komentarzu, co poszło nie tak. Albo poprawiajcie nas. Albo co poszło tak, to też będziemy wdzięczni za taki feedback. Chciałem Ci opowiedzieć trochę o naszych planach, tak. Bo tych samochodów trochę się, kurczę, uzbierało. Powiększyłeś kolekcję? No, trochę tak. Jest sytuacja taka, że planujemy stworzyć muzeum, kolekcję, miejsce takie, w którym będziemy mogli zapraszać Was, Ciebie. I będziemy mogli pokazywać te samochody właśnie po to, żeby spotkać się, porozmawiać, napić się piwka, rozpalić jakiegoś grilla. Nie zakładamy, że będzie to miejsce typowo komercyjne, ale chodzi po prostu o to, żeby łapać fajne kontakty z Wami i żeby czasem może coś wspólnie zrobić. Mam takie pytanie do Ciebie, bo kiedyś napominałeś, że też tymi autami będzie można jeździć i będzie można je ewentualnie użyczać, nie wiem, do jakichś imprez, też myśleć o tym? Tak, jest taki plan, żeby użyczyć do filmów. Niektóre rzeczy, niektóre auta będą mogły pewnie do jakichś uroczystości typu wesele, typu... Nie panieńskie, nie kawalerskie. Nie, ale typu stypa też, nie? W razie co, jakby ktoś chciał, bo słuchajcie, na rozwody też będziemy wozić. W klimacie lat 80. Tak, to też jest taki plan. Natomiast, żeby Wam też przybliżyć to, co będziemy robić na kanale. Nie wiem, czy Cię to interesuje. Jak najbardziej, ja jestem na tak. Zawsze byłem na tak i zawsze będę na tak. Chcemy generalnie podzielić, powiedzmy sobie, nasz kanał na cztery części. Pierwsza część to będzie Poczuj Klasyka na wyjeździe. Będziemy tam jeździć po różnego rodzaju eventach, będziemy jeździć po zlotach, będziemy jeździć po waszych garażach, więc jeśli chcecie, żebyśmy zrobili taki wjazd... Napiszcie w komentarzach. Zdecydowanie. Druga część, no z racji tego, że w tej chwili mamy kupę aut gdzieś w warsztatach i te samochody staramy się przywracać do stanu użyteczności publicznej. I oryginału. Druga część będzie nazywała się Poczuj Klasyka w warsztacie, gdzie będziemy pokazywać Wam nasze perypetie z remontami aut, tymi blacharskimi, tymi mechanicznymi, przygody z rzetelnymi, mniej rzetelnymi wykonawcami.
Trzecia, myślę, że też bardzo fajny blog, to będzie blog Poczuj Klasyka Testuje, gdzie będziemy chcieli wam zebrać te takie fajne, unikalne rzeczy, przenieść się trochę w lata 90., w lata 80., może 70., może 60. i pokazać porównanie jakichś aut, pokazać je w takich warunkach, gdzie one kiedyś były na drodze razem. Tak. Interesuje? Interesuje. Może też być pokazana ewolucja danych modeli. Tak jak tutaj masz kilka modeli Opla, takich, nie wiem, w stylu Manta Manta. Manta Manta to jest zarąbisty film. Ale pościgasz. To są szybcy i wściekli. Na tamte czasy. No nie na tamte. Teraz Manta Manta 2 wyszła. Niemcy też. Przepraszam, nie jestem w temacie z Mantą Mantą 2, przepraszam. No, to jest film, tak? Zrobili drugi taki, więc to są szybcy i wściekli. Teraz może, jak to był drugi, pierwszy byli szybcy i wściekli, drugi szybsi i wściekli, tak? O. Za szybcy, za wściekli. Dobra, jak to zwał, będzie, tak to zwał. To będzie trzeci odcinek. Tak, to my nakręcimy czwarty. Dokładnie. No i ostatni taki blok tematyczny, to też będziemy się przygotowywać do tego, żeby zaprezentować te auta w formie wideo, które będziecie mogli odtworzyć, jak wpadniecie do nas, zobaczyć naszą kolekcję po zeskanowaniu jakiegoś kodu QR. Będzie można po prostu posłuchać o tym samochodzie, taką historię, zobaczyć jak powiedzmy sobie losy konkretnego modelu kształtowały się na latach, jak on trafił do nas, jakie perypetie z nim mieliśmy. Także to tyle w takim telegraficznym skrócie. Skoro ty jeździsz tak dużo po tych targach, to też możesz tworzyć jeszcze dodatkowy jakiś kierunek, w kierunku, żeby pokazać te auta na wystawach, bo widziałem też, rzucasz to gdzieś na Poczuj Klasyka, nie? Tak, zdecydowanie będziemy też, w ogóle utworzyliśmy też grupę, która się nazywa już przewrotnie Pokaż i Poczuj Klasyka, więc też mamy na Facebooku, serdecznie do niej zapraszamy. Gdzie powiedzmy sobie każdy z członków grupy może pokazać swoje auto, może opowiedzieć o nim i fajną taką zaczynamy tworzyć społeczność. W sumie to od was będzie zależało, jak w którym kierunku będzie miło szedł na tym kanale, bo musicie o tym pisać, instruować go, co byście chcieli zobaczyć, też dawać mu natchnienie. Tak, musimy mieć natchnienie i motywację do tego, czyli żeby pracować. Lajki, subskrypcje. Zdecydowanie i faktycznie wyrażajcie po prostu swoje zdanie, tak? Czy coś wam się podoba, czy coś powinniśmy zmienić, coś powinniśmy zrobić inaczej, jakieś pomysły. A pomysłów myślę, że wam też dużo może przyjść po tym, co za chwilę tutaj zobaczycie. Dokładnie. Dobra, to słuchajcie, to teraz taka rzecz. Ale on nagrywa. Dobra. Pierwsze auto w ogóle kiedykolwiek, moje, pierwsze, które odbudowałem, pierwsze, na którym się nauczyłem, to jest Vauxhall Cresta. 2006 rok. Nie produkcji, tylko odnowienia. Nie, no tak, zacząłem przygodę. Produkcja to jest 61 rok. Generalnie nie robiłbym już tego auta w takim stanie, jak było. Natomiast słuchajcie, to prawda też jest taka, nie dajcie sobie powiedzieć, że tego nie można robić, tamtego nie można robić, bo jeżeli wam serce mówi, że trzeba, to trzeba. Pełna renowacja. Był pomysł na biznes wtedy. To był pierwszy taki biznes. No był jakiś biznes, no był. No, jeździło auto do ślubów, wywiozło, no nie wiem, gdzieś koło 100 par. Czyli tak zacnie, natomiast pojawiły się problemy z moim kalendarzem. No słuchajcie, no co sobotę też nie można pracować. No i w zasadzie od tego momentu zaczęła się taka zabawa z tą motoryzacją. Pytanie mam do ciebie, jak długo je odrestaurowywałeś na tamten czas? Przecież ten projekt poszedł bardzo szybko, bo on poszedł w przeciągu pół roku. O, to szybciutko. Więc było, może lepiej, może rok. Było naprawdę okej, ale tak historycznie, ten samochód w ogóle ukształtował dalsze moje życie, bo zmusił mnie do szybkiej nauki języka angielskiego, bo trzeba było z Brytolami rozmawiać o częściach. Zmusił mnie do tego, żeby powiedzmy sobie zacząć myśleć trochę biznesowo. I on później powiedzmy sobie poukładał mnie, nazwijmy to trochę dalej. Tak? Ja ci teraz pokażę klimat tamtych lat. Z przyjemnością go. Zobacz, trzy miejsca z przodu. Sprężyny jak na dobrze wyrobionej, jakby to powiedzieć, wersaleczce. Bardzo fajne. Taki kanapowiec. Zdecydowanie. To jest taki kanapowiec, którym naprawdę się płynie jak na tamte lata. Z takich fajnych rzeczy o tym aucie, silnik 2.7 albo 2.6, nie pamiętam, ale ma 113 koni.
A trójka w tym samochodzie jest biegiem uniwersalnym. Z trójki możesz ruszyć i na trójce możesz osiągnąć 160-170 km. Ale poczekaj, to jest automat? Nie, to jest manual. Manual. O kurwa, człowieku. Nie dotykaj, bo zepsujesz. Jaki old school, ty. I to były tylko trzy biegi do przodu i wsteczny do tyłu? Tak, tak. To jest 61 rok. I to zobacz, też jest fajny kawał historii, bo to jest Vauxhall, nie tak. Opel. A żeby było ciekawie, Vauxhall do lat 80. konkurował z Oplem. Oni wtedy jeszcze nie wzięli ślubu. Aha, to taka historia. Tak, i Vauxhall normalnie sprzedawał. Zobacz, to jest Vauxhall, który ma kierownicę po prawdziwej stronie. Właśnie tego się dziwiłem, bo Vauxhall to Anglia, zawsze z Londynem się... Znaczy Anglią, no Anglia. No tak, tak, tak. Masz jeszcze jakiegoś Vauxhalla w kolekcji, czy tylko to jest jeden? Mam Astrę z naklejką Vauxhalla. Też wiesz, takie tuningi były, także też je zobaczycie. Ja myślę, że o tym aucie trochę wam więcej opowiemy, o niuansach, bo tam były różne modele, te różne wersje silnikowe, także to się znajdzie. Tylko zobacz, jaki jest przeskok. 61 rok, a tutaj mamy 64. To już jest Opel. Opel Rekord. Pojemności całe 1,7. No. I powiem ci szczerze, że ten samochód, zobaczcie, 64 rok. Nie da się ukryć. Tak, tak, rok produkcji 64. Powiem wam szczerze, że w mojej perspektywie on lepiej się porusza po drogach niż duży Fiat, niż Polonez. Z całym szacunkiem oczywiście dla polskiej motoryzacji, bo to nie jest takie coś, że to neguję, ale no jednak jakaś tam przepaść jest, chociaż ma Fiat 70 lata, tak? Pierwsze 68, nie? Ale to też jest styl amerykański, mi się wydaje. Nadal. No wiesz, to jeżeli patrzymy na Opla, to przejdziemy zaraz do Manty A. I jeszcze mamy takiego... Do GT. Tak. Wtedy zobaczycie, że Opel naprawdę kiedyś miał fajne jaja i robił auta ciekawe. Ale żeby nie było, bo słuchajcie, na naszym Facebooku i tak dalej, wszyscy nam, nazwijmy to, zarzucają i zaszufladkowali nas, że tylko Opla. No nie, mamy Vauxhalla, ale mamy też, zobaczcie, porządne Passerati. To powiedzmy sobie, no tym już po kartofle nie będziemy jeździć. No nie. Natomiast tak, to jest auto, które ma fajny silnik. Ma silnik w układzie V8. No. I rozwija bardzo fajne prędkości, bo 250 to jest... I to już taka wyższa belka Passatów z tymi silnikami, jakie były, one były dopasione. To były takie wersje już naprawdę bogate. Też niedużo ich zrobili, a też moim zdaniem będą one takim trochę świętym gralem za jakiś czas, bo jest bardzo duży problem z nimi. Idźmy. Z panewkami. Panewki się obracają. Czyli trochę wadliwe były? Wiesz co, interwały zmiany oleju, nie? To co teraz robią, co 50-60 tysięcy zmiana oleju. Zobaczcie, jaka fela siedzi. Tak, to jest akurat Opel. Opel jaki? Rekord D Coupé. Jeszcze wersji GS. Nie, no ten GS to jest akurat taki znaczek, który jest tutaj doklejony. Natomiast jest to też auto, które już jest rzadko spotykane na rynku z racji tego, że jest samochodem coupé, czyli trzydrzwiowym z wydłużoną tylną szybą. Zobaczcie. Całą kolekcję będzie miał. Nie mam, będzie miał, tylko mamy już całą kolekcję zebraną. I myślę, że to jest taka największa kolekcja tego typu aut w Europie. Więc tak to mniej więcej, proszę pana, wygląda. I teraz musisz się wytłumaczyć z tego auta. No tak, to jest też nie Opel. Auto, które słuchajcie, to też było jakąś ikoną, jakimś marzeniem. Clio V6, co z tym to się je? Jest poszerzone, niepraktyczne, do miasta nie skręca. Nie ma bagażnika. Nie ma bagażnika, bo ma silnik. A z przodu nawet walizeczka, tak jak w Ferrari czy w Porsche, nie wejdzie. Tak?
Także też jest ciekawy egzemplarz z racji na stan zachowania i na unikalność. Tak jakbyście porównali chłopaka, młodego chłopaka i młodego chłopaka na sterydach. No to jest właśnie taki. No ale to wiesz, to też do porównania, żebyście mieli wiedzę, mamy V6. I 16 też mamy. Mamy RS-a, tak, Phase 3, czyli taka sama, akurat tam to jest po lifcie, ale dwulitrowy silnik benzynowy. Bardziej praktyczny już samochód. Ale powiem szczerze, nawet nie tyle bardziej praktyczny, no co lepiej się nim jeździ, bo masz poczucie, że tamten kosztuje 25-30 tysięcy złotych, a ten powiedzmy sobie no w jakichś skrajnych wypadkach zero więcej, nie? Więc zupełnie inaczej podchodzi się do tego samochodu. No i teraz jeszcze będziesz się tłumaczył z tego żółtego. To też nie jest, ale to jest GMA, no nie? Tak. Tak. I słuchajcie, no to też jest Corvetta C4. Dlaczego ona się u nas znalazła? Ona się znalazła, wiesz dlaczego? No nie, wytłumacz. Corvetta C4 w wersji ZR1 ma bardzo dużo wspólnego z Lotusem. Aha. Bo to był kiedyś GM i Lotus musiał włożyć do Omegi motor. Wiedzieli jak zrobić, ale coś musiało przenosić ten napęd. Czyli Lotus ma skrzynię biegów z ZR1 i z tego co pamiętam również tylny most. A o tym konkretnym egzemplarzu. No, teraz się tłumacz. Wiecie co, to jest samochód, który od nowości jest w Polsce. Ja próbuję dojść do takich niezbitych dowodów, jak on trafił do tej Polski. Kto był jego właścicielem w Polsce? Znaczy, pierwszym? To powiedzmy sobie na 90% wiemy. Znamy historię samochodu do 1994 roku. Wiele wskazuje na to, że znamy ją też przed tym okresem. Natomiast no, potrzebujemy jeszcze jakichś takich niezbitych dowodów. Ale żeby wam zdradzić taki element historii. Auto trafiło do Gdańska. Trójmiasta. Tak. Auto też było w kolorze niebieskim, w kolorze błękitnym. Jest żółte. My wiemy, dlaczego jest żółte, bo zostało przemalowane. Dokładnie. Ale dlaczego zostało przemalowane? Są dwie drogi. Jedna to jest kultowy film Młode Wilki. Banda cwaniaczków. A druga rzecz, ktoś nie chciał być utożsamiany z poprzednim właścicielem tego samochodu. Nie, był to grzeczny chłopak. Działa. Jedziemy. Jedziemy. A gdzie jedziemy? Jedziemy do Trójmiasta. Tak. Słuchaj, to trójmiejska historia tego samochodu jest taka, że do 90... Mamy informację o tym aucie. 98 rok, Autoświat. Pan Sławomir z Trójmiasta prezentuje się w tym aucie bez dachu. Okay. A dlaczego wiemy, że w tym aucie? Bo ono ma charakterystyczny wydech i ma charakterystyczną naklejkę na tyle, więc jesteśmy i charakterystycznie przerobione tylne lampy, więc jesteśmy pewni, że to auto. Z panem Sławomirem też się wiąże historia, bo informacje, które dostaliśmy na naszym kanale na Facebooku, pokazują, że najprawdopodobniej jest pan Sławomir, który padł ofiarą morderstwa swojej kochanki. Także też taka ciekawa historia. Wiele wskazuje na to, że samochodem przed nim jeździł, w zasadzie woził swoje dzieci do szkoły słynny Nikoś. Pan czyta w gazetach Nikodem S., uznawany za ojca trójmiejskiej mafii. To co pan myśli wtedy? Myślę, że to miłe. Tak. I to mało tego, ja specjalnie kupiłem książkę żony Nikosia, gdzie jest zdjęcie tamtego samochodu. On oczywiście jest niebieski, ale dlaczego wiemy, że ten był niebieski? Bo ma niebieski środek, w Corvettach w zasadzie to parowali. I oprócz tego, że to parowali, no to widzimy, że on nie jest fajnie pomalowany w całości. Widać po prostu te resztki niebieskiego lakieru.
Fajna rzecz z nim jest taka, że to jest auto, które jest w pełni sprawne, w pełni jezdne. Gada. Które gada? Tak, i które, słuchajcie, na pełnym baku ma całe 200 km zasięgu, czy tam 220, a bak ma 85 litrów. Czyli ma apetyt na paliwo. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. I prędkość jazdy. Fajne auto, fajne, podoba mi się. Że wychodzi się z niego jak z... Nie, to nie jest, to trzeba po prostu spróbować, bo to się nie da opisać, jak się wychodzi z niego. Tak, mamy. Fajny jest też daszek. Są chyba pierwsze panoramy na świecie, bo jest przezroczysty. Tak. Także w nowych autach mamy to, a tutaj też... No były zdejmowane te dachy, czy nie? Tak, jest zdejmowane. Mało tego, oprócz tego, że jest zdejmowane, to jest miejsce z tyłu, żeby włożyć ten dach. A żeby coś gdzieś otworzyć, to się chyba otwiera jakoś klapę. Dobra, nie próbujmy nawet tego otwierać, bo może coś się otworzy. O, patrz, człowieku. Powiem ci, że... Tu można, co a zobacz, tu masz miejsca na trzymanie tego szklanego dachu. Aha, oczywiście, tak. Także tak to mniej więcej wygląda. Mam oryginalne kluczyki do niego, do odkręcania. Także ten. Nie potucz. No, to tak jak w biterze, tylko tutaj chyba trochę... Nie, tutaj trochę tego więcej jest, nie? I bardzo enter. Dobrze. Mamy to co, jak jesteśmy przy żółtych kolorach, to idziemy do drugiego gazetowca. Myślę, że zdjęcia gazety z Korwety spokojnie wrzucisz i pokażemy właśnie te zdjęcia historyczne. A tutaj też jest taki nasz, zobacz, najmniejszy gazeciarz. To jest bardzo ciekawa odmiana Corsy. Każdy zna Corsę GSI. A to jest Corsa GT. Bardzo zobacz, jaki tutaj ładny ten 1.3 GT. Co jest fajne w tym samochodzie? Zarąbisty kolor, ale jeszcze fajniejsze wnętrze samochodu. To możecie sobie też zobaczyć. Chodź, pokażemy ci. Tak, kraciaste. Dawaj, wskakuj. Zobacz, jakie kraty są. Wskakuj. Do budy. Zaraz wam pokażemy normalną GSI, natomiast jeśli chodzi o ten model GT, on różni się przede wszystkim tymi zderzakami. Tak. Ma zupełnie inny body kit w stosunku do Corsy. Ma też silnik, który został wzmocniony. No nie wiem, ma śmieszne 70-80 koni. No, ale na ten czas to była wyścigówka, nie? Auto waży mniej niż 900 kg, więc wiesz, to zupełnie inaczej wtedy hulało. No cześć. A ja jestem zaskoczony tą całą kolekcją. Całą kolekcją? Będziesz mógł spać po nocach? No teraz będę miał fajne sny. Teraz słuchajcie, z kolorów żółtych przeskoczymy na kolor biały, czyli kolor auta handlowców. Jeśli chodzi o ten konkretny samochód, to jest to taki nasz w miarę świeży nabytek, bo poświęciłem, żeby go nabyć, rajd koguta, nie byliśmy w tym roku. Poświęciłem prawo jazdy w międzyczasie. Natomiast o co chodzi? To jest Opel Senator, Senatora każdy zna, ale ten konkretny Senator jest prototypem. Czyli jedyny? To był jeden z dwóch. On ma numer 0001. Czym się różni od Senatora? Różni się tym, że do tego Senatora Irmscher przyłożył swoje palce. Co się znalazło pod maską tego Senatora? Otwór, chodźcie, wam pokażę. Chodźcie, zobaczycie, tak, bo to jest w ogóle sztosik. Znalazł się silnik V8. Chodź tutaj, najedź z Holdena. Czyli z Australii, z grupy General Motors, silnik, skrzynia biegów. Przełożone są wprost z aut australijskich. Dalej cały body kit też jest irmszerowski, więc to też jest ciekawa rzecz. I chodź tutaj do środka. W środku też mamy fotele Irmschera, w sensie w obliczu Irmschera.
Kierownice podwójne, proszę ja was, drewna i rymszera. Także, też wygląda to bardzo ciekawie, a przede wszystkim też no, jest na digitalu, tak? I to też jest auto. Co tam się stało? Spróbuję to przeczytać, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Einfar. No nie wyjdzie. Czekaj, to weźmiemy tłumacza. Bo ja też wiesz, czasem po angielsku potrafię, a po niemiecku. No dawaj, zrobimy zdjęcie. To są trochę mądrzejsze od nas. Poszło. Wykryj język i przetłumaczę. Karta wstępu. No i właśnie. Ty widzisz. Można? Nic specjalnego. Czyli ogólnie przyznał. Karta wstępu. Tak. No. Natomiast słuchajcie, to jest też śmieje się auto z przestępczą działalnością. Historią. Tak, wyobraźcie sobie, że mamy kilka samochodów, które mają przebite numery. I ten, zaraz wam pokażę, też ma przebite numery, czego nie powinno się robić. Natomiast na to mamy konkretne papiery, nie? Dlatego, że Irmsher musiał nadawać swoje winy i w autach mają ten. Dobra, musisz wziąć, tam najechać, ja ci jest, widzi, podświetlę, nie wiem czy widać. Widać. Jak coś, to mam zdjęcie. Natomiast tam pod spodem widzimy zakropkowane numery, ale oryginalna tabliczka znamionowa, zobaczcie, z numerem 001 Irmshera jest na swoim miejscu. Prawidłnie. Ja muszę mieć jakiś rekwizyt w ręku, bo to nie będzie normalne. Kurde, ciepło nie jest. Nie, no przecież jest ciepło, człowieku, zobacz jak jest ciepło. Wiesz co, ja coś czuję, że mi jajka już zamarzły. Gdzie? Tak? Możemy czy nie, proszę no to, pana? To już jest koniec, nie ma już nic. I nie będzie do następnego odcinka. Tak jest. Słuchajcie, generalnie namnożyło się tego trochę. Tak. Coś tam zaczęliśmy składać, montować. I okazało się, że byśmy was bardzo mocno zanudzili i odcinek był bardzo długi, więc podjęliśmy, długi byłby odcinek, więc podjęliśmy decyzję, żeby go podzielić na... Dla waszego zdrowia psychicznego. Tak, żeby was nie zanudzić, nie uśmiercić. Tak. I podbić oglądalność. Zdecydowanie. Więc co, myślę, że za jakiś tydzień, może dwa tygodnie. Kiedy? Za tydzień czy za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie tutaj mam podpowiedź. Ściągawka. Tak, ściągawka. To jest sufler, dubler. Tak, no taki gościu, taki o. Podpowiadacz. Wypuścimy następny odcinek z drugą częścią samochodów i pewnie później z trzecią częścią samochodów. I wszystkie będą takie obszerne. Tak jest. A w międzyczasie, tak czy siak, pracujemy. Nagrywamy jakieś rzeczy dla was, myślę, że też po tych odcinkach zostaną one upublicznione. Wszem i wobec. No to co? To na razie. Dzięki śliczne, na razie, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. To ja idę sprzątać. Tak, trzeba wziąć sekierę, porąbać te auta, bo to wiesz. Ciężko pracuję na pensję.